drogie druhny, druhowie, na czele z druhną komendantką, z panem komendantem, szanowne władze samorządowe na czele z panem prezydentem miasta Krosna, czcigodny księże, szanowni państwo. Jest mi bardzo, bardzo miło, że mogę dzisiaj być z wami. Dziękuję za zaproszenie w imieniu własnym oraz pana marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, od którego przekażę list na ręce pana komendanta. Bardzo się cieszę, że po 13 latach, bo z tego, co mi wiadomo, to w 2002 roku był zlot na taką skalę tutaj w Woli Michowej. I po 13 latach wracacie, harcerze, tutaj na tą ziemię, aby znowu ożywić ją radością, śmiechem, pomysłami młodych ludzi. I bardzo się cieszę, że celem tego zlotu jest, jak tutaj było powiedziane, wspólnota. Pani naczelnik też powiedziała o wspólnocie, a mnie wtedy przyszło do głowy, że jak to pięknie się wpisuje w orędzie i w jakąś misję naszego pana prezydenta Andrzeja Dudy, który też na każdym kroku podkreśla, abyśmy byli wspólnotą. Przyznaję, że ta idea wspólnoty narodowej jest mnie również bardzo bliska, bo zawsze uważałam, że trzeba się różnić między sobą pięknie, nawet gdy są te podziały czy polityczne, czy religijne. I zawsze apelowałam, różnijmy się pięknie. A właśnie różnorodność polega na tym, że szanujemy siebie, że jesteśmy ze sobą i że próbujemy tworzyć coś dobrego. Dlatego też gratuluję tej pięknej idei i wspólnoty, i idei, o której tu państwo wyrażacie, śpiewacie, idei służenia wartościom. Bo widzę tutaj wiele osób, które nie są aż tak młodymi, są powiedzmy starszymi nastolatkami i my dobrze wiemy, że w naszym życiu właśnie wartości to jest to, co przynosi nam szczęście. To nieprawda, że łatwe życie jest fajne. Nie. Życie trudne, ale życie na bazie wartości i służenia wartością to jest to wyzwanie, które powoduje, że działamy, że czynimy coś dobrego, że się angażujemy i że jest w nas wielka radość. Ja pragnę tej wielkiej radości z tego, co robicie. Dzisiaj wam wszystkim życzyć i pragnę wam życzyć, aby gdy już wróciliście tutaj i gdy jest ten zlot podkarpackiej chorągwi, którego zresztą serdecznie gratuluję tym, którzy się przyczynili, zorganizowali ten zlot, pragnę wam życzyć, aby te zloty już były co roku. Samo motto zlotu to właśnie moje Bieszczady. Przecież to jest poezja. I te Bieszczady, tak urokliwe, tak piękne, tak nas inspirujące do dobrych rzeczy, niech państwu służą. I w czasie tego zlotu, i w czasie wszystkich następnych dni życzę wielkiej dalszej pasji prowadzenia harcerstwa. Przyznaję, że w dzieciństwie też gdzieś przewinęłam się przez mundurek harcerski. Byłam nawet w takim zespole mandolinistów, który też był harcerski. I z tego czasu mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia. I myślę, że ten epizod też spowodował to, że dzisiaj staję przed państwem, jestem, że w ogóle pełnię te role, które los sprawił, że mi są dane. Serdecznie gratulując, dziękuję za wspaniałą pracę, którą wykonujecie, bo harcerstwo to jest to. Harcerstwo kształtuje charaktery, kształtuje osobowość i myślę, że ludzie, którzy nie przeszli przez harcerstwo, są dużo ubożsi od tych, którym się udało w życiu, że mogli w harcerstwie być.
Więc jeszcze raz dziękuję serdecznie za to, że się angażujecie, za to, że przetrwaliście czasem trudne lata, jakie były, kiedy was nie doceniano, kiedy po prostu wam nie pomagano. Mam nadzieję, że nadchodzą lepsze czasy i mam nadzieję, że tutaj będzie też współpraca z Urzędem Marszałkowskim, z tymi władzami podkarpackimi, którym ta idea jest bardzo bliska. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszelkiego dobra życzę wszystkim państwu. Dziękuję.